Słuchajcie, dzisiaj mamy w programie inny trochę temat, a mianowicie mierzymy temperaturę miniacza, także kamery GoPro Hero 12 w pomieszczeniach bez akcji, czyli w pozycji stojącej. I do tego służy mi kamera Infrared, to jest model XH09. Bardzo fajna kamera, 50 Hz, co ciekawe, wpinana do slotu telefonu, może być wpinana przez USB-C albo przez Lightning, złącze Lightning, ma też przejściówkę w komplecie. Leciutka kamera z dużą ogniskową, czyli spory zoom. Możemy regulować sobie też ostrość tutaj, czyli fokus. Pod tym względem jest też fajna i ma świetną aplikację, jeżeli chodzi o przeprowadzanie inspekcji. Głównie ona może być stosowana do takich rzeczy jak na przykład tropienie, polowania, ale też inspekcje techniczne, szybkie audyty i przegląd też sprawności urządzeń, do jakiego stopnia się nagrzewają. Teraz widać, że to już nie żarty. GoPro po około 10 minutach rozgrzało się do temperatury 55 stopni Celsjusza. Bardzo fajna sprawa, to co mi się podoba tutaj, kręcąc tym obiektywem, możemy sobie spokojnie dopasować ostrość. I bardzo ładnie to wygląda. W pierwszej chwili miałem wrażenie, że ten obraz jest bardzo rozmyty, ale możemy go jeszcze tutaj leciutko podnieść, jego jakość. Ogólnie to wygląda bardzo dobrze. Możemy też oczywiście wyświetlić w różnych opcjach kolorystycznych tylko te najbardziej gorące obszary również. Ta kamera jak na cenę uważam, że jest naprawdę rewelacyjna. Poza tym 50 Hz i też ta ogniskowa sprawiają, że jest bardzo dobra, jeżeli chodzi o takie outdoorowe aktywności, ale też może się sprawdzić nam w domu, na przykład czy do inspekcji, czy do prac związanych z oceną na przykład urządzeń technicznych, czy nie rozgrzewają się nadmiernie, tak jak tutaj GoPro 56 już prawie stopni Celsjusza. To, o czym chciałem powiedzieć jeszcze, warto sobie ją stosować na statywie, dlatego że nie trzęsie nam się ten obraz. Przy tej ogniskowej możemy czuć, że obraz jest bardzo niestabilny, a to po prostu tak jest ze względu na to, że jest spory zoom tu faktycznie użyty i tak to kurczę wygląda. Dobrze, zobaczmy sobie, jakie tutaj są jeszcze tryby ciekawsze. Można uaktywnić takie szybkie menu, które przełącza nam pomiędzy trybami, ale pokazuje też te najbardziej gorące obszary samej kamery. Bardzo fajnie to wygląda i szybciutko raz, ciach i wracamy. Tu zmienimy sobie teraz podgląd na zielony i w tym momencie ta kamera wygląda tak samo. GoPro wyłączyło się przy 57 stopniach Celsjusza. Zaraz zobaczymy sobie, co jest napisane na wyświetlaczu. GoPro było za gorące i tutaj widzimy, że faktycznie nawet mamy tę informację podaną na ekranie. W tej chwili już się troszkę schłodziło, ale nadal ta temperatura jest bardzo wysoka. Tutaj widać też te obszary kamery, które się najbardziej nagrzewają. GoPro wytrzymało dość długo. Ja jestem w szoku, że tak długo. Zaraz sobie zobaczymy, ile dokładnie ta kamera nam wytrzymała. Tu widzimy, że to były 24 minuty od czasu, kiedy zaczęliśmy nagrywać w 4K w 50 klatkach na sekundę. Dzisiaj jest dosyć ciepły dzień, widać, że okno dachowe rozgrzewa się do temperatury około 46 stopni Celsjusza. Czy jest gorące, ale możemy sobie zobaczyć też, czy są jakieś mostki. Już ja jestem po renowacji tego poddasza jakieś 15 lat, widać, że tam w rogu ocieplenie nie działa idealnie, tak samo tutaj. Troszkę powyżej okna, po prawej stronie, tu są te miejsca gorące. Tu możemy jeszcze znaleźć podobne miejsca, więc warto byłoby zajrzeć i zobaczyć nawet od strony stryżku, co tam się dzieje. Podobnie jest tutaj. To jest już klapa na strych i widać, że ona nie jest szczelna, czyli tędy dużo ciepła mi ucieka. Mogę sobie to sprawdzić też i zabezpieczyć przed zimą. I tu jest drugie okno. Tam jeszcze rozgrzała się drukarka. Jak widać, spróbujmy troszeczkę złapać lepszą ostrość. Bardzo delikatnie, tak jak teraz. Tu widzimy, jak to wygląda.
No i komputer oczywiście też się mocno rozgrzewa, no i samo GoPro najbardziej gorące tutaj z całej ekipy. Ale jak widać, warto sobie nawet zerknąć na swój dom, jak to wygląda. Dla mnie ta klapa jest do natychmiastowego docieplenia. Nie? Nawet sobie nie zdaję sprawy, nawet sobie nie zdawałem sprawy, że tak dużo mogę tutaj tracić ciepła zimą. Dobra, patrzymy tutaj. Tu wygląda wszystko ok. Mamy jeszcze jedno okienko. A tu jest oczywiście też bardzo ciepło. Zobaczmy, jak wygląda strych. Tu jest wszystko w porządku. I teraz ostatnia rzecz, jaką sobie zrobimy, to jest inspekcja samego miniacza. Mini 4 Pro. Włączyłem go jakieś 10 minut temu i zaraz zobaczymy, jak on się ma tutaj, jeżeli chodzi o temperaturę. Zrobimy sobie jeszcze jedno zdjęcie. Tak to wygląda w przypadku miniacza, więc już widać, w którym miejscu rozgrzewa się jak najmocniej. Tu widać wyraźnie. Wydaje mi się, że ten widok chyba najbardziej przemawia. Ten, gdzie mamy Ninja i wyraźnie zarysowane są te fragmenty, gdzie jest najgoręcej. Co ciekawe, kamera też bardzo mocno się rozgrzewa. Patrząc na gabaryty i również na cenę, ta kamera ma bardzo dobrą dokładność. Rozdzielczość jej dochodzi do 512x384 i to, co ciekawe, mamy tutaj funkcję, która nazywa się algorytm X do potęgi trzeciej. To jest super algorytm, faktycznie poprawia bardzo mocno rozdzielczość i też fantastycznie łapie ostrość. Ja początkowo, jak ją odpaliłem, myślałem, że to będzie naprawdę słabo. Byłem załamany tym obrazem, ale dopiero jak podkręciłem sobie ostrość w tej kamerze, czyli przekręciłem parę razy tym obiektywem, okazuje się, że naprawdę jest całkiem niezła jak na takiego małego brzdąca, który w dodatku nie kosztuje też jakichś grubych pieniędzy, bo sami wiemy, że kamery jeszcze niedawno, kamery termo kosztowały naprawdę sporo. FLIR tutaj królował i to były kwoty rzędu co najmniej paru tysięcy złotych. Oprócz tego, to co jest fajne, to co jest świetne, mamy też uchwyt i możliwość zamocowania telefonu w komplecie. Jest też adapter, czy to na Lightning, czy na USB-C. Dostarczana jest z bardzo solidnym etui i z ochronną gumką. Sama kamera jest leciutka, naprawdę dużo nie waży. Solidna obudowa, rozdzielczość klasyczna to jest 256x192. Jeżeli chodzi o dokładność temperatury, pomiaru temperatury, plus minus 3 stopnie Celsjusza, jest to kamera 50 Hz, obiektyw 9 mm, ale mamy możliwość regulacji fokusa. I to jest świetne, czyli mamy tutaj manualny fokus. Można zaobserwować jelenie już z 500 metrów nawet. Jeżeli chodzi o pole widzenia, to jest 1963x1471 stopnia. Kamera waży 18,5 g. Kamera jest bardzo mała, jej gabaryty to 23x23x23 mm. Aplikacja, którą używamy tutaj, to Thermal iX i to jest aplikacja zarówno na Androida, jak i na iOS-a. Słuchajcie, dziękuję serdecznie za uwagę, a także producentowi kamery za przysłanie jej tutaj na cele sporządzenia recenzji. Za tym nie szła żadna kasa, żadna finansowa kompensacja, także chciałbym być tutaj uczciwy i powiedzieć Wam jasno, jak to wyglądało. Dzięki za uwagę. No i cóż, zapraszam Was bardzo serdecznie do kolejnych odcinków, gdzie będziemy już latali trochę więcej. Za mną bardzo dużo różnych ciekawych wydarzeń, które ostatnio miały miejsca i chętnie podzielę się z Wami wrażeniami z nich. Także pozdrawiam serdecznie, widzimy się wkrótce i do zobaczenia. Wszystkiego dobrego.